Witam, zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego młodzi ludzie giną zaraz po zrobieniu prawa jazdy? Ostatni przykład z Lublina. 4 młodych ludzi, w tym jedna dziewczyna. Parę dni temu to głośny temat. 140 na godzinę przez ulicami Lublina. Osłup, rozbijają się, 3 ginie na miejscu, w tym dziewczyna, jeden jest w szpitalu, prawda? 140 na godzinę. Przed samym już wypadkiem jest migawka ze smartfona, nie filmik, prawda, ile jadą. I mówię, jak zginąć, to przed, prawda, świętem Trzech Takie jest powiedzenie, jak pomierać, jak z muzyką, to no. Rosyjskie stare. Ale dlaczego? Dlaczego? No, nie byli pod wpływem alkoholu, nie? Tam, jeżeli chodzi o inne używki, to trudno mi powiedzieć, ale gdzie jest granica rozsądku i dlaczego tak się dzieje i dlaczego młodzi ludzie tak szpanują? Ja odnoszę wrażenie, że oni trochę żyją w wirtualnym świecie, nie? Mnóstwo tych gier komputerowych, wyścigów samochodowych, rajdów, różnych, prawda, gier, ono powoduje to, że jak wypada z trasy, to nic się nie dzieje, nie? Myślę, że ten sposób, jak tak rok, dwa, trzy grasz na tych grach, a potem robisz prawo jazdy i siadasz do samochodu, to myślisz, że twoja katastrofa się zakończy jak w tych grach elektronicznych. Nie. Jak się rozbijesz prawdziwym samochodem o prawdziwy słup przy 140 na godzinę, ci... Kto nie oglądał, to sobie na Facebooku może obejrzeć skutki tego wszystkiego. Jest i nagranie, bo to bardzo głośne w ciągu ostatnich paru dni jest, ale to nie jest jedyny wypadek w mieście. Coraz więcej tych młodych ludzi się zabija zupełnie niepotrzebnie. I tak się zastanawiałem, no gdzie oni mogliby jednak po zrobieniu tego prawa jazdy poćwiczyć. No i się okazuje, że za darmo to nigdzie. Bo jest jeszcze... jedno takie słowo, no D. że nigdzie, jakby zapłacili tam z 200 zł, z 200 zł za wjazd, to są takie tory jeszcze w Polsce, gdzie mogliby tam teoretycznie pojeździć. Ale proszę Państwa, no to też dotyczy naszego miasta, nie? Że też dobrze by było to wybudować. Zaraz po zdaniu prawa jazdy, najdłużej w ciągu roku, młody adept mógł odbyć tam szkolenie, czyli mógł pojeździć po tym torze szybko, w poślizgach, w symulowanym poślizgu, prawda, z kurtyną wodną, nie z szarpakiem, który by samochód podrzucał i wprowadzał w poślizg. W słowach dla poprzedniej dyrekcji była już taka podpisana też umowa dzierżawa, był wyznaczony teren, zmieniła się władza, teren oddano. Trzeba przypomnieć, że miasto chciało pomóc, przekazując teren, tak? No dokładnie. I dostało dokładnie. Ten teren z powrotem. Tutaj, dokładnie, dostało. Tutaj miasto się... Zresztą nie przekazało go, bo to był wyznaczony teren z opłatą dzierżawną, nie? Bo to chodziło o podatek. Tak, ale tam nie była znikoma wartość chyba tego wszystkiego. Jakieś tam kwoty były, w każdym bądź razie WOR zrezygnował. I o czym ja mówię? Od chyba 6 lat czy 5 słyszę o tym projekcie, żeby w ciągu najdłużej roku ci młodzi mogli się doszkolić na takim torze i to nie zostało wprowadzone w życie, bo to miał być taki przymus. I wtedy te tory, że tak powiem, one by mogły mieć też jakąś tam swoją dochodowość, żeby się utrzymać. Ale tu znowu ten ustawodawca zawiódł w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ci młodzi ludzie nie wiedzą nawet, jak ten samochód się zachowuje przy takich szybkościach powyżej 50 na godzinę. Bo gdzie mają się dowiedzieć? Jak się szkolą na prawo jazdy? Widzicie, z jaką szybkością mogą po mieście jeździć te samochody do 50 na godzinę, a jadą czasem 30, 40, plac manewrowy. Cały system szkolenia kierowców u nas jest chory. Cały system egzaminowania kierowców też jest chory. Ale nikt z tym nic nie robi, bo tak to dokładnie wygląda. Szkoli się pod to, żeby szkolony kierowca zdał egzamin. Egzaminuje się też według określonego schematu. Tu w Suwałkach spotkacie
pojazdy egzaminacyjne, gdzie na wyznaczonych trasach i tam ciągle będziecie... Ale ja tutaj przerwę, bo ja rozmawiałem, kiedyś miałem okazję na ten temat, właśnie przygotowywałem do egzaminu i też zarzuciłem, że są tak przygotowywane inaczej te jazdy przez szkoły szkolące, żeby ten egzamin zdać, więc jeden tutaj z fachowców w tej dziedzinie powiedział mi, że to są realizowane założenia i cele, które trzeba zrealizować, a że je można tylko zrealizować tutaj u nas przy energetyce i w tudzież innych parkingach, więc tam są realizowane. Ale tutaj nie umniejszając tym młodym kierowcom i w ogóle nie wchodząc w te szczegóły, to ja mam takie tezę wysuwam, że po prostu wywalając ich szybko gdzieś w taki cykl takiego kierata dużego, ruchu drogowego, wszyscy leżą. Wszyscy dokładnie leżą. Tylko dlatego, że nie miał okazji zhamować pojazdu z dużej prędkości, nie miał okazji wejść w poślizg, tak? I co jest najgorsze w tym, że oni wszyscy, ci ludzie młodzi, obawiają się tego zrobić, bo wiedzą, że to się skończy jakąś straszną tragedią, bo tak są nastraszeni. Tak. I on właściwie, bojąc się o wartość tego pojazdu, nigdy tego nie spróbuje. A jeśli dojdzie do tego zdarzenia, to zaciśnie zęby, naciągnie kierownicę do siebie, nogi wyprostuje na pedałach i co Bóg da i gdzieś się trzyma. I tak to się kończy. No to masz tutaj sporo racji, tylko właśnie mówię, dlaczego od lat opracowany jakiś, prawda, ten system egzaminowania, bardzo często jakieś głupie pytania egzaminacyjne na testach. Proszę bardzo, praktycznie egzamin, jak się zaczyna. Musi kierowca co zrobić? Wysiąść, maskę otworzyć i sprawdzić? Przecież kto to wymyślił? Tego już nie ma. Kogo to obchodzi? Jak to nie? Nie ma. W nowoczesnych pojazdach elektronicznie to wszystko się odbywa. No tak, ale każą otworzyć? No ale po co? No to po co? Ale ciągle to zostaje. I dlatego mówię, co za baran tam siedzi, że tego nie zmienia? Co za baran siedzi, że tak powiem, w tym ministerstwie infrastruktury, czy tam komunikacji, jak my to mówimy, że oni nie widzą, że świat idzie do przodu. Że my, starsi już ludzie, to widzimy, a tam zatrudniają tych młodych jakichś baranów i oni w ogóle nawet nic nie robią w tym kierunku, żeby to zmienić. Nie piszą jakieś, nie występują, oni uważają, że status quo jest najlepszy. Czy my wychowaliśmy sobie takich następców właśnie, że oni się ze wszystkim zgadzają, że to jest najlepsze? To najlepiej tak swoje 8 godzin przepracować, prawda? Dobra, wziąć tą wypłatę, tam pierdyknąć w samochód i do siebie zamknąć się w czterech ścianach w swoim domu, Mirek, i tak dalej. Jakieś społeczeństwo obywatelskie mamy? Ja zaraz ci powiem. Ja analizowałem sytuację na przykładzie innych, bo może to wygląda, że nie mieliśmy, ja nie miałem okazji, ale miałem. I teraz powiem Państwu tak, jeśli by się te egzaminy odbyły dość dynamicznie i nieprzewidywalnie, to gwarantuję Państwu, że 95% by ich nie zdało. I tutaj w odniesieniu, jeszcze Wam powiem, drodzy Państwo, egzaminy praktyczne po szkołach zawodowych. Tu nie chodzi, żeby jakiś zakus w którąś stronę szkoły, jakiejkolwiek, chodzi mi o co innego. Ja w części zawodowej wiem, gwarantuję Państwu, że żeby egzamin się wydarzył w losowo wylosowanym warsztacie, 97 albo 8% by tego nie zdały. Bez urazy tu do nauczycieli zawodu, bo oni nie mogą mieć takiej wiedzy, co się obecnie dzieje, bo nie pracują czynnie zawodowo, niczego nie robią, uczą wiedzy archaicznej. Na warsztatach nie mają co robić i co wykonywać. Nie mają podstawowych sprzętów, które są obowiązujące, a jeśli coś mają, to nie można tego używać. Bo jest na pokaz za szkłem. Nie wiem, i tu nie mówimy te, ja nie mówię teraz o jakiejś obrazie naszego miasta, czegokolwiek. Miałem okazję, bo z racji różnych działań społecznych miałem okazję jeździć troszeczkę po naszym kraju pięknym i widzę, co się dzieje u nas, tak, jeśli by miało dojść do tego egzaminu. I to jest właśnie coś takiego, bo to jest bardzo ważne, co powiem. Myśmy dali takie przyzwolenie, czasem się łapię na tym, daliśmy takie przyzwolenie społeczne, że masujemy ręce i klepiemy się po barkach, przedstawiając tylko wizerunek, jakby, nie wiem, ulicę jakieś tam, na przykład u nas Kościuszki i fasadę z kamienicy, tak? Tak. Pełno sloganów i frazesów, które nie mają zupełnie odzwierciedlenia w życiu. I gwarantuję Państwu, żebyśmy wybrali po kolei wszystkich z dziedzin zawodowych, młodych adeptów, ludzi, wszyscy leżą. Tak. I to nie jest, żeby im dokuczyć, tylko po prostu ja to obserwuję, ja też chodzę, proszę Państwa, tak jak i Mirek, pewnie jeszcze rzadziej, do lekarza,
chodzę na różne badania, chodzę do ortopedów i widzę jedną analogię, że na tym poziomie, którym jestem, żebym tego typu usługi wykonywał w taki sposób, pewnie bym został zatłuczony na ulicy motkiem. Mirek, też się łapiemy na tym, że czasami musimy gdzieś zatrzymać się i dobra, nie, czekajcie, to tak nie może być. Trzeba powiedzieć. I mówienie prawdy, ja już przez 50 lat się przyglądam, mówienie prawdy, ale w ogóle mówiący prawdę, on się naraża na wiele, tak, wiele przykrości. Bo naczelstwo utrze znaje, jak tak. Rosjanie mówili za moich czasów. Ale i się wstydzi, ja sam czasami wstydzę się powiedzieć prawdę. Właściwie nic złego człowiek nie zrobi, mówiąc to prawdę, nie? Tak. I napotykamy... A jesteś od razu nacenzurowany. Ale i sam, ma jakieś obawy, nie powiem, będzie mu przykro. No, ja rozumiem, że może nie będzie miło, ale jeśli ktoś się grzecznie powie, tak, no to łatwiej. Ja też bym wiele błędów może nie popełniał, albo nie popełnił, żebym wiedział, że coś wykonuje tak niedobrze, bo zawodowo o tym mówię. Wspieramy się takim właśnie cukierkowatym obrazkiem, że tak naprawdę to jest dobrze, chociaż tam z dołu mówią, że coś jest niedobrze, że te tryby się gdzieś tam zacinają. Nie, kierunek jest słuszny. Ja mi się skojarzyło jeszcze, bo to człowiek z życia dużo przykładów czerpie, ja się skojarzyłem zaocznie tam uzupełniałem wykształcenie i tam był taki pan profesor, robił wykład i ja już byłem pewnie po 30 i słyszę, mówię, dotyczyło pewnych aspektów psychologii i mówi, i mi to w ogóle się nie pasuje, tak? Czy nie pasuje do realiów i ja do niego mówię, no ale panie profesorze, to nie jest tak, jak pan mówi. Tu nie spotkaliśmy się po to, żeby mówić, jak jest, tylko jak ma być. No i rozumiemy. To my wiemy, że na przykład służba zdrowia ma być super, kierowcy super, państwo super, ale no dobra, ale tak nie jest. Tak nie jest. I trzeba ryba psuje się ale już od nie, głowy, mówiła. To już nie, mówiła, nie politycznie. Nie, nigdzie ale... nie uciekniesz od tej polityki. Ja mówię, że gdzieś... Jeśli na dole ma dobrze się dziać, to przykład musi iść z góry. Nie da rady, nie da rady. W drugą stronę, wiesz, pod schodami na górę no nie wejdziesz. Ale mówimy, zaczęliśmy na poziomie właśnie... Cały czas przepisów ruchu drogowego. Chodziło o przepisy, tak? Jak się zaczyna, jak te kierowcy szkolić. Ja państwu powiem, jak się mój egzamin na przykład na motor zaczął i zakończył. Robiliśmy ten egzamin w szkole zawodowej ten pomimo samochód to mniej ciekawy, motor. No i motor zgasł, to była WSK 125 tak. Na placu szkoły zawodowej na Kościuszki zgasł. Tak, no tak. I do mnie w świętej pamięci taki... Uliasz? Murzyn. Murzyn. Bardzo Murzyn, dobry tak. Pedagog. Murzyn, no tak, to już następna i do mnie, generacja. To on z Litewska zaciągał, Murzyn, tak. Leć mały go zapal. Biały niegr, jak to mówią. No i mały poleciał ten motor, tak. Większy ode mnie zapchał, zaskoczył ten motor, ja wskoczyłem i mówi, zdałeś? Ja zdziwiony czemu? Widać, że ty rozumiesz, no. Że trzeba sprzęgło nacisnąć, że kiedy jaki bieg, że trzeba tyłkiem dociążyć fotel i się nie wywróciłeś, jeszcze zatrzymałeś. I ósemki nie musiałeś zrobić. Nie, on już widział, że po prostu ten człowiek dał. No i teraz sposób kształcenia kierowcy. No jeśli my tylko go nauczymy, żeby on rzeczywiście wypełnił założenia programowe i ty na odcinku elewatory suwalskie, mała huta, wycofał, tak zaparkował tak w drodze na Płucisno, tak. No to czego możemy się spodziewać? No potem młody człowiek mówi, nie byłem w szkole, bo było ślisko. No. No i koniec. Bo chyba nie doczekamy, się, nie doczekamy no, się takiego Mirek, ty starszy Bogu. Jesteś. Nie, pewnie ale mówię, nie. Nie, mówię, no to już o mnie to tam nie mówię, ale nie doczekamy się z ramienia, prawda, Wordu, żeby taki tor wybudować. Chociaż muszę ci powiedzieć, że pod Białymstokiem w Wasilkowie jedna szkoła prywatna kierowców wybudowała. Wiem, słyszałem. Słyszałeś? Tak. No, ty sobie wyobrażasz? Szkoła prywatna. Ale w ogóle jeśli chodzi o Białystok, pomijając wszystkie aspekty. Ale to jest pozytywne myślenie. To jest w Białystoku, ja uważam, że bardzo pozytywne szkoły, jest działanie. Będą mogli tam szybko też pojeździć ci szkoleni przez tą szkołę. I czy te szkoły nasze nie powinny się też w tą akcję ale jest włączyć? Jeszcze jedna rzecz, o której ty zapomniałeś jako emeryt, że młodzi ludzie mają dużo więcej adrenaliny i fantazji, nie? No to powinni mieć. Nie, nie, przecież nie zwiążemy, no, nie. Ale już kiedyś rozmawialiśmy przy okazji tej tragedii, jak tak się wydarzyło w mieście, że oni muszą mieć miejsce, gdzie tak się jest. Wyżyją, dokładnie. A jeśli zrobią to poza tym miejscem, możemy wtedy ich karać i tak. Gnębić, ale no jeśli nie damy im żadnej alternatywy, tylko będziemy ich karać, to według mnie społecznie już jest naganne. Ja jeszcze miałeś alkohol. No, może Maciek nie wytnie tego, ale mi się przypomniała jedna rzecz, to jest dość ważna społecznie, bo
Ja zauważyłem, zaobserwowałem taką jedną rzecz, że ogólnie mamy, stworzyliśmy taki wokół siebie, czy media stworzyły i pewne grupy społeczne stworzyły taki wizerunek tego, co się powinno i co się podoba i kto jest super i kto jest naprawdę wyjątkowy. I ja zobaczyłem jedną analogię. Jedno w tym analogię, że rzeczywiście ta grupa stworzyła i wskazuje, czy jakie muzyki się słucha, której się nie słucha, która jest lepsza, która jest gorsza, że ona jest bardzo ścisłym gronem i ona rozdaje karty i mówi. I teraz mi przyszło do głowy tak, jak ja bym powiedział takiej pani, która tam sobie, w którymś mam talent zachodnim, włożyła, nie powiem gdzie, trąbkę i zagrała Marsyliankę, ja bym powiedział, że ja potrafię rozłożyć skrzynię biegów, złożyć silnik, to bym powiedział, że jestem kretynem. Bo ja nie umiem na tej trąbce zagrać. I ja czasem budzę się, drodzy Państwo, może to śmiesznie, ale ja nie wiem, do jakiej zabrnęliśmy miejsca, że człowiek, który potrafi wymiernie cokolwiek zrobić, nie wiem, u pedagog, uczyć, nie wiem, elektronik, może monter, że coś, że on właściwie to nie o czym się pochwalić, bo on nic nie umie, ale osoba, która załóżmy zagra na tej trąbce, to jest fenomen. I do czego zmierzam, bo tutaj to może być mój gorzki żal, tak, że mnie nikt tam nie docenia, ale chodzi mi o to, że jeśli my w młodych ludziach nie zaszczepimy wartości nauczyciela, pedagoga, tak, że to jest wartość, że on uczył się. Czy też rzemieślnika, kierowcy zawodowego, tak, lekarza, tak innych specjalności, to my jesteśmy, wiecie gdzie, 100 lat za murzynami, a w tej chwili zniszczyliśmy wizerunek człowieka pracującego, tak? Bo sami dobrze wiemy, mnie to przeraża, że gdzieś tam poszły pieniądze, już nie będę mówił nie na to, że ja za karę to tylko muszę raty większe płacić kredytu, że właściwie to za to, że ja ciężko pracuję, to tylko mam karę i ciągle, załóżmy, jestem osobą podejrzaną. W każdej jednej sprawie. Tutaj mówisz właśnie o kierowcach, weźmy kierowców zawodowych. Jak przejrzysz cały Facebook i tak dalej, to tam przedstawiają ich jako przestępców prawie, że to no oni tam zajeżdżają tą drogę, wyprzedzają się tamtego. Owszem, wiadomo, są tacy i tacy i tacy, ale nie widzi się ich tej ciężkiej pracy. Tak. Wiesz, ale to jest właśnie do tych kierowców zawodowych i tak dalej. Ludzie jakieś wyznają sobie opinie, nie znając w zasadzie tematu. Oni nawet nie wiedzą, że oni są ograniczeni czasem pracy, że oni są ograniczeni przepisami, ci kierowcy zawodowi. Każdy, kto ma kategorię C, już nie mówię C plus E, to on ma ten czas pracy kierowców, tam ma ten tachograf. W naszych przepisach jest to nieubłagane. I to, że jego tam szef naciska, żeby on dojechał do punktu odbioru i czasem przekracza tą szybkość, prawda, i czasem no, nie może wyprzedzić i różne rzeczy się tam dzieją, to też o tym się nie mówi. Nie? On się nie mówi, że jak pies musi spać tam na tym łóżku, prawda, w kabinie, że musi tam sobie jakieś tam jedzenie kupić i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo ciężka praca, a problem polega na tym, że no też nie jest taka jeszcze wynagradzana u nas jak na zachodzie. Zaczyna się to problem, a teraz im się wrzuca te punkty karne, te duże kary, a zwłaszcza punkty kary. Dwa razy przekroczenie i nie ma prawa jazdy. A łatwo takie wykroczenie. Ale ja już wspominałem we wcześniejszym którymś z programów, że to działanie na szkodę jest, tak? No jest na szkodę. Działanie na szkodę. Bo tak jak powiedziałeś, oni nie chcą w Polsce jeździć. Nie, nie chcą. Ale zakładając, że te przepisy są dla ludzi, to ja bym to powiedział, że kiedyś tutaj był taki jeden z wąsami, bo mi to mówił o nich nadludzie, tak? Bo tylko nadludzie mogliby po prostu wykonać te wszystkie założenia ruchu drogowego, żeby nie popełnić błędu. Ale jeszcze ostatni na koniec, bo już pewnie nasz operator zaraz zemdleje. Drodzy Państwo, czy zauważycie Państwo jeżdżący, jaka między nami kierowcami przyjeźdź zaczyna się na nowo wiązać? Ja pamiętam lata tam 90. po 2000, jak wszyscy sobie migali i potem była taka przerwa, że już nie migał nikt. Ja teraz obserwuję, że teraz po prostu jeden wielki rozblask jest na drodze, ostrzegający przed tymi wszystkimi, no ale ja bym to nazwał, łaparkami. Wiesz dlaczego? Bo kierowcy już nie utożsamiają się z państwem, nie utożsamiają się z policją. Drodzy Państwo, z państwem. Nie, bo słuchaj, kiedyś pamiętasz, policja była bliżej obywatela. I, że tak powiem, troszkę pałki. Ale rozumiesz, były tam te różne tam programy i tak dalej, jak to się mówi, cukierkowy obraz był. Dzisiaj już nawet ten cukierkowy obraz nie istnieje, jeśli chodzi o policję. Nie, no ja pamiętam ostatni protest, przedostatni, tak. Jak tu proszono o społeczeństwo, o wsparcie tego wszystkiego. No dobra, bo wtedy widziałem jakiś odwiązek społeczny, bo obserwowałem to.
No i zaraz w zamian dostaliśmy tak, takie wzmożone kontrole. No i tak, teraz tak. Ktoś tu mówi, że czekają na społeczność. Jego nie ma i nie będzie.